Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku, patrzcie jak to wszystko ładnie się prezentuje. Kurde, rozłożyłem przez przypadek zestaw. Wy napiszcie hashtag wpadka, wam szybkie serducho do tego komentarza. O, wystarczy teraz tak to ogarnąć. No i tutaj rzepaki już są wszędzie posiane. Jeszcze Karol co prawda ogarnia jedno pole z rzepakiem. Też właśnie tym zestawem co widzieliście w poprzednim odcinku. No ale patrzcie jak to ładnie się prezentuje. Cztery pola. Myślę, że to jest w zupełności wystarczające dla nas, no bo jeszcze gdzieś widzowie ziemniaki muszą dojść, kukurydza, dwie łąki, no to wiadomo są zarezerwowane pod właśnie trawę dla naszych krówek. Kukurydzy będziemy siali na pewno w tym roku jeszcze więcej ze względu na to, że krów po prostu doszło, no to proste i logiczne, no tak po prostu trzeba. No i widzowie, pszenica, jęczmień, czy to jest potrzebne, czy można dać wszędzie rzepak? Można, ale nie będziemy wtedy mieli słomy. A przy takiej ilości krów, jakie teraz też posiadamy, no to ta słoma, też nie oszukujmy się, jest po prostu, widzowie, potrzebna. Nie wiem, czy ten odcinek wy już oglądacie ogólnie w marcu, czy jeszcze nie, bo to są nagrywane odcinki z dużym wyprzedzeniem. Jak teraz jest 20, nie wiem tak szczerze, za ponad tydzień to oglądacie, czyli jest jakieś, nie wiem, 9 dni, to może już być faktycznie gdzieś przełom 1 marca, albo dopiero ten weekend będzie marcowy. Wracamy na gospo i dzisiaj widzowie głównym tematem odcinka, jak pewnie widzieliście po tytule i po miniaturce, będzie w nocy nastraszenie tego gościa. Ja tylko się modlę, żeby on dzisiaj jeszcze w nocy nie otworzył tej imprezy, bo będzie przypał. No bo jak będzie tam dużo osób i tak dalej, to będą jeszcze może pijani, no to raczej się nie przestraszą jakiegoś kłapania drzwiami, no i też ciężko będzie udawać ducha, żeby być niezauważonym. To będzie praktycznie rzecz... widzowie niemożliwa, ale jeżeli on będzie faktycznie dzisiaj sobie tam spał i nie będzie żadnej imprezy w tym klubie całym, w tej stodole, mam przeczucia, że może się udać go wystraszyć, ale to są takie przeczucia, wiecie, takie 50%, bo może być tak, że on nagle wyskoczy, weźmie jakąś siekierę, zobaczy, tylko to też wiecie, no jak drzwi same zaczną mu się na przykład otwierać na gospodarstwie, no to myślę, że każdy normalny człowiek by w końcu się przestraszył, jeszcze dlatego, że ja mu wcześniej gadałem, że tam są duchy, to jest na byłym cmentarzu zrobione, no to już w głowie człowieka tak podświadomie będzie działać, ty, może faktycznie tutaj coś straszyć, tu się trzeba wyprowadzać, stąd my tu mieszkać nie będziemy, jak to będzie każdej nocy, no i my będziemy oczywiście straszyć do skutku, aż widzowie odpuści to gospodarstwo, niech ono będzie jego, ale po prostu niech tego nie burzy, no bo tutaj jest jakiś sentyment do wujka, no wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Patrzcie widzowie, pobawię się w kierowcę ciężarówki. Ostatnio Karol miał przyjemność wyciągać tutaj gościa. Nie wiem jak on poszedł, no widzowie, tu jest zakręt. To byś musiał skręcić i o tak ojechać, żeby się wpierdzielić tak jak ten typek. No naprawdę dziwna historia. Ale jedzie, ja będę brał agregat i będę sobie robił właśnie koło tego typka. Także też sobie poobserwujemy od razu mniej więcej to gospodarstwo jego. Dobra, jedzie. Ktoś tam łazi widzowie, ktoś tam łazi. Jakaś babka idzie. Ło, jakaś młodsza nawet. Szanowanie! Halo! Halo! Słucham? Przepraszam pana bardzo. No proszę panią, może my zjedziemy, jak pani coś chce spytać. Dobra, to tutaj... Chwilkę tylko. Dobra. Ojojojojojojojoj, żeby zaczepić... Chwilkę? Tak, tak, tak. Wie pani co, tylko cofnę do tyłu, bo tutaj zawsze na dwa razy sobie wjeżdżam na gospodarstwo, bo wie pani, na raz to... Na raz to za nudno jest. Może pani troszeczkę odejść? O, dobrze, no... Nie musi pan takich żartów mówić. Jakich żartów? Takich... Znaczy to nie szkodzi. Proszę pana, mam pewne pytanie. No? Proszę pana, czy wie pan coś na temat tego tutaj klubu, co ma być otwarty jakoś za niedługo? Tak, jestem przeciwko temu. Nie wiem jak pani. Bo, tak? Tak. No, ja też jestem przeciwko i nie ludzie również, bo zbieramy petycję. A czy, gdzie to podpisać? Mam karteczkę. A, to ja oczywiście się podpisuję, jak najbardziej. Proszę panią, a ile trzeba głosów, podpisów, to jak to się w ogóle kwalifikuje, żeby ciężko to... Ciężko powiedzieć, proszę pana, mamy nadzieję, że uzbieramy i nie będzie trzeba dużo tych głosów. A ile jest aktualnie? Pani pokaże listę. Proszę, zobaczyć sobie. Zobaczy pan. 29. To już ładnie, 29 osób jest przeciwko? Pewnie, a pewnie, a proszę pana, a co pan myśli, że ludzie na to się piszą? Ja już żeby to podpisuję. Kluby ze sprajtezem? Nie, tu nie będzie takiego czegoś na wsi, to ja od razu mówiłem. Proszę pana, przy pani, nie będzie nam... A może mi pani powiedzieć, czy ja mogę za kolegę się podpisać, bo on też tutaj mieszka? Ma pan jego dowód? A to przecież to nie będziemy chyba zjeść dowodów robić, prawda? Dobra, zapodpiszę się pan jeszcze lepiej, a kolega też jest przeciwko klubu ze sprajtezem?
A mogę tu wpisać jakieś randomowe imienia i nazwiska? Bez problemu, proszę pana, chodzi o największą liczbę ludzi. Dobra. Zaraz będzie pani miała 40 głosów, to już chyba będzie... Dziękuję panu. Proszę Dobra, pana. Proszę pani, jeszcze karteczka. Ma jeszcze pytanko. Aha. A do kogo należała ta działka wcześniej? Wie pani, do mojego wujka, tak w skrócie. Dobrze, a gdzie jest wujek, jak można się z nim skontaktować? Właśnie, wie pani, nie żyje, to jest przykra historia, bo on to umarł se. Ciotka wie też pan, se umarła. Jak kupił od wujka, tak? Tak, tak, to wujek sprzedał, ale... Wie pani, to też... wujek sprzedał, bo wie pan co? To kurde, pewnie przed śmiercią sprzedał, bo wie pan co? Powiem panu, że chcielibyśmy z poprzednim właścicielem pogadać właśnie na ten temat. Tej działki. A o czym? To jest niedopuszczalne, bo to jest proszę pana niedopuszczalne, żeby takim ludziom sprzedawać ale takie wie, działki. Ale wie pani co, no... Też to nie ma co mieć pretensji do byłego właściciela, no bo to nie znasz ludzi. Tak jak ja bym pani sprzedał dzisiaj o to gospodarstwo i pani by tu też taki klub otworzyła, no... Nie wiadomo nigdy ja? To... Ja bym otworzyła? Ja nie pan mówię, że... Co pan mówi? Ja nie mówię, że akurat pani, no ale ja taki przykład podałem, teoretycznie, ja nie wie pani. Ja nie chcę takich przykładów, sobie nie życzę. Proszę panią, no ale wie pani o co chodzi, no nie znasz ludzi, no sprzedajesz, nie wiesz, może właściciel myślał, że oni kupią, będą sobie mieszkać w ciszy i w spokoju. Ze sprajtezem. Znaczy pani to by miała, na przykład pani by sobie otworzyła, a nie pracowała. Ja bym otworzyła? No co pan mówi? Proszę pana, prosiłabym, żeby pan był poważny. To są przykłady tylko, to ja nie mówię, że pani... A ja sobie nie życzę. No to jak ja mam pani przykład? Dobra, to pani siostra na przykład by otworzyła. By ode mnie moja gospodarstwo. Siostra? Moja siostra podwoziła? Proszę panią. Moja siostra? Dobra, pani. Osoba, której pani nienawidzi, by kupiła ode mnie o to gospodarstwo i by otworzyła tutaj klub ze. Czyli Baśka. Fryzjerka. Tak, Baśka na przykład fryzjerka. No właśnie. Rozumie pani o co chodzi. A, no tak, no faktycznie, no jakby odkupiła od pana rytuł, no to co pan ma do tego? No właśnie, ja nie wiem kto kupuje, a bym sobie pomyślał. O, Barbara, tak dobrze strzyże, taka mądra fryzjerka. Co? I bym... Mądra? Dobra, proszę panią, to jest znowu przykład, to jest znowu przykład. Dobra, już pani co zgłosi. Co mańża mi podrywała? A, to niedobra. Niedobra, najgorsza. No. Pan się najpierw poinformuje, co pan mówi. Najlepsza Przepraszam. Fryzjerka. Przepraszam panią, ja tylko taki przykład. Dobra, nieważne. Właśnie, los. Dobra, już tyle, nie trzeba więcej podpisów? No, tylko tyle, da pan tą kartkę. O, proszę. Dobra. Proszę pana, wie pan kto jeszcze tutaj mógłby mnie przyjąć, żeby tą kartkę podpisać? Pani idzie po kolei po domach i pani mówi o sytuacji, tutaj starsi ludzie na pewno się popodpisują. Na pewno nie będą chcieli kogoś, żeby jakieś kluby ze spajtezem były. Tak, na 100%. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Ja pierdziele widzowie, to tutaj coraz bardziej się to wszystko układa. Jak już petycje tutaj zbierają normalnie na wsi i podpisują. Ale wstyd, taka ładna babka i kurde ja zaczepiłem jeszcze otujki tym. Ale jakoś się chyba wytłumaczyłem, że na dwa razy trzeba zajeżdżać. No, bo ona może nie zrozumiała, widzowie. Tylko właśnie nie skumałem też tego jej powiedzenia. O co chodzi z tym, że tak się nie żartuje. No tego to ja akurat nie pojąłem, widzowie, o co w tym chodziło. Ale nieważne, w każdym bądź razie cofiemy sobie do tyłu, zostawiamy sobie tutaj zestaw. O, Karol jest. Siema. Co słychać? Co ty taki przygnębiony? Nie, nic. A co się stało? Nie, nic. Idę pochodzę. A ty w polu nie byłeś? Nie, idę po oborze pochodzę. Ale miałeś przecież rzepak siać. Co się stało? Ty, Karol, bo trzeba to tam pozasiewać jeszcze. Nie, nic. No ale o co ci chodzi? Co się stanęło? Czemu jesteś taki smutny? No portfel zgubiłem. Portfel zgubiłeś? A ile tam miałeś? 1000 złotych miałem. O kurde. A gdzie? Gdzieś na polu muszę poszukać. No to leć szukaj. Po co ty smutny przychodzisz w oborze posiedzieć zamiast szukać od razu portfela? A karty? No właśnie o to chodzi, o te karty. Ja go zaraz znajdę, tylko muszę poszukać, bo ja przyszedłem po ten kurde, bo ja zawsze w portfelu zostałem taki metalowy pręt. Żeby w razie jak zgubię, to żeby później chodzić i z tym wykrywaczem co ty, mamy. Co ty, wyskakiwałeś w ogóle z tego, z ciągnika i wypadł, czy jak? Wychodziłem, ustawiałem tam siewnik. Ach. No to kieszonki, bo to nie zapinane, żeś dzisiaj założył te portki. I dlatego. Dobra. Ja musiałem tu na chwilę przyjść, żeby ten zapach powdychać, żeby się uspokoić. Dobra.
To się uspokajaj. Dobra, idę zaraz już tam na pole. No 1000 zł to nie problem, gorzej wiesz, te karty do banku, no nie? Bo to trzeba będzie zastrzegać, najgorzej, później zanim dostaniemy najgorzej. Nowe. Zanim to, zanim nie, to tamto. Na pewno na polu, to na pewno na polu. A ty gdzie będziesz teraz jechał? A ja jadę tam właśnie w najgorsze miejsce, bo koło tego gościa będę robił. No. Podpisałem się za ciebie, jak coś. Nie wiem, czy to z babką tak? Ci widziałeś. Petycję tak? Zbiera. Wiem, petycję, słyszałem. Zwołaj no. Mój kolega. 40 osób już się podpisało. 40? No, z naszej wsi, no to kurde, 40 osób to i tak jest dobra wartość. No to dużo, no to praktycznie no. Kurde będzie każdy. Także mam nadzieję, że ja skończymy powiem, że tego oni, gościa raz dwa. Oni na pewno to jakby przyjmą, nie? Ale ja nie wiem, czy nie musi być na przykład w takim czymś 100 głosów. No ale dobra, przyjmijmy, że na przykład na wsi mieszka 30 osób. No jeżeli 25 będzie na przykład za, a 5 przeciwko, no to i tak chyba większość ma udział. No na pewno, także... Ale ciekawe, czy te głosy coś pomogą. Ci powiem, że to nie raz zbierają głosy, kurde. Nie mam bladego pojęcia, ja ci nie powiem. Ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś na wsi tutaj petycję zbierał. No szczególnie, że na takie rzeczy, no bo takich rzeczy to u nas na wsi nie było i... Patrząc na petycję, widzowie nie będzie. Dobra, lecę. Dobra, no, siema. No widzowie, widzicie, Karol portfel zgubił. Pytanie, na którym polu on tam robił, że portfel zgubił. A zamiast przyjechać ciągnikiem, ja nie wiem, właśnie on przyszedł na piechotę i... Zamiast od razu szukać tego portfela na polu, nie wiem, co on tutaj odwalił. Ale w każdym bądź razie przyszedł do obory, no bo widzowie... Ten wykrywacz metali, to on też ma rację, ale takie coś to jest dobra właśnie sprawa, bo sobie zakładacie... Przy portfelu, albo nawet do portfela do środka sobie wkładacie jakiś metalowy element. I jak chodzicie później na przykład po polu... No, na ziemi to może łatwiej jest znaleźć ten portfel, tylko znowu jeżeli to wypadnie i na przykład agregatem gdzieś to przemielicie, no to jest problem. Ale tym jak połazicie, to też wiecie, jak robicie na dużym polu, no to trochę trzeba połazić, żeby znaleźć portfel, ale mi się zdaje, że 1000 zł i karty kredytowe i dokumenty są naprawdę warte jednak poświęcenia, nawet i jakbyś miał 5 godzin chodzić po polu i szukać tego portfela z powrotem, no to chyba jest warte to uwagi, bo jakbyś to zgubił i nigdy nie znalazł, kartę trzeba zastrzec, bo to nie wiadomo, co się później dzieje, może ktoś to znajdzie. Dowód osobisty trzeba wyrabiać jeszcze raz pewnie. Aj, 1000 zł, szkoda. No to widzowie, nie życzę nikomu zgubionego portfela, także portfela widzowie, pilnujcie jak woczka w głowie. Dobra, czekaj, to jedźmy tak o. Ja będę chyba jeździł sobie w to i z powrotem przejazdy, nie będę jeździł oczywiście na drugi koniec tego pola, no bo to bez sensu. To mamy uprawione i tak uprawione pole. Zostawiamy sobie już na okres zimowy, no chyba, że damy tutaj, ale ziemniory też się na wiosnę w sumie sadzi. Chyba, że kuku, nie, też to na wiosnę, no nie wiem, chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. Po prostu trzeba to uprawić. Tak, ja już widzowie poznaję. Witam pana. Witam. O co chodzi? Proszę wysiąść. No stoję, pogadam. Co tam? Ma pan coś do powiedzenia? Słońce ładne świeci, pogoda fajna, fajnie się mieszka na wsi, no to... Można porozmawiać z sąsiedzi o jakichś tam kwestiach. Tak. Co pan robił? No teraz... Teraz agregatowałem pole. Co pan narobił za biedę? Ciągnik jest podpięty do agregatu pobrodnica i ja agregatuję. Czy pan sobie zdaje sprawę z powagi sytuacji? Proszę pana, skarbówka. Mówi to pan coś? No była u mnie i co? Fajna, miła pani, naprawdę miła. Wzięła tam papiery, faktury. U mnie też byli. Byli? Ciekawe Ale niespodzianka, byli u pana z urzędu. Wyszły pewne nieścisłości, przez kogo? Co? To pan coś robi na boku nielegalnie? A może jeszcze wyszło jakieś fałszerstwo, jakieś podpisy pod jakimiś dokumentami? Nie, proszę pana, ja pana miałem za porządnego obywatela. Dlatego powiedziałem skarbówce, żeby do pana zajrzeli, żeby pan się czuł pewnie. Tak. A, czyli pan, dobrze, to... O to mi właśnie chodziło. Chciałem się dowiedzieć, czy to pan... Ale to czyn taki obywatelski po prostu. To nie ze złości. Ja lubię wiedzieć, koło kogo mieszkam. Dlatego skarbówkę nasyłam na sąsiadów. A wie pan, z kim pan rozmawia teraz? Z Zerem i nieudacznikiem? Tak? Dobra. A nie, przepraszam. Z porządnym biznesmenem. Chciałbym panu nadmienić tylko.
No. Żeby pan się spodziewał wizyty moich kumpli. Wiesz pan, nie zamierzam się kłócić. Kumpli? Nie zamierzam się nerwów psuć. To... Moi koledzy podjadą do pana. On ma w ogóle kolegów? To jak się ma taką brudkę, to da się mieć kolegów w ogóle? A coś nie pasuje panu? Te pejsy takie, czy jak to się tam nazywa? Ale coś nie pasuje? Pana. Nie rozumiem. Nie wiem jak to odbierać. Ale... przyjadą kumple, pogadają z panem. O czym? Zobaczymy, że będziesz taki FIFA Rafa do przodu. O, ale o zobaczymy. Czym? Jak o czym, proszę pana? O różnych sprawach. Zobaczymy, taki do przodu FIFA Rafa. A podpisał pan już petycję? Petycje. To na okan dupy potłuc te wasze petycje. I tak gówno możecie. A wie pan ile jest podpisów? Sekundę... ile? 40. Jeszcze 10 podpisów i przyjedzie pewnie i zlikwidują ci ten pomysł z głowy. Zobaczymy, czy pomysł będzie zlikwidowany po wizycie. Przyjadą koledzy pogadać, nie masz chyba nic przeciwko, co? No, czy to jest groźba, czy jak mam to odbierać? Czy groźba? Po no, prostu... to... Ja to nie, to jakby ja nie traktuję tego jako groźby. No to ja nie mam ochoty z nimi gadać, od razu ci mogę powiedzieć. No, to nie to życzę tak sobie... Nie... nie życzę sobie, żebyś zapraszał kogoś do mnie na gospodarstwo. Musisz, ale ty nie musisz mieć ochoty. Oni będą mieli... Oni będą mieli ochotę i to się liczy. Ale o czym będzie? Tak, to powiedz, to ja nagrywam wszystko, to przecież możesz powiedzieć chyba, o czym będziemy rozmawiać. Nie, no to jeszcze ja myślę, że to jest niepotrzebne, żebym ci mówił, o czym będzie rozmowa. To musi być właśnie niespodzianka. Ale co ty byś chciał załatwić tą rozmową? Będzie niespodzianka, kolego. Wiesz? Tak? Też wiesz ją niespodziankę. Kiedy klub otwierasz? Nie, twoja sprawa, kiedy. Chciałbyś wiedzieć, co? Chciałbyś przyjść pewnie. Chciałbym. A to ci powiem tak, będziesz miał zakaz. Chyba, że się dogadamy jakoś. A jak się mamy dogadać? No dawaj propozycję. Nie, ja z tobą się nie będę dogadywał. Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje. Słuchaj, jesteś takim typem człowieka, że wolę z tobą nie gadać, bo nie wiadomo, czy masz niewłączonego dyktafonu. Nie mam włączonego dyktafonu. Mhm. Naprawdę. Naprawdę, no możemy porozmawiać. Ile byś chciał, żebym mógł tam do ciebie przychodzić? Tylko oferta obowiązuje nas dwóch, bo jeszcze Karola będę brał. Dobra, to słuchaj, za to, że będziesz mógł do mnie tam przychodzić... No? 10 tysięcy. Miesięcznie, czy jak? A ile? Tygodniowo. Tygodniowo 10 tysięcy? Za wejście do klubu takiego? Takiego klubu w okolicach nie ma, więc albo do nas byś przychodził, albo w ogóle. Prosta sprawa. Ale tam będzie można, wiesz, wszystko robić, co się tylko chce? Słuchaj... Różne rzeczy ludzi można robić, nie będę ci opowiadał. Przyjdziesz, to się dowiesz, ale... Tyle, mój drogi przyjacielu, mi wystarczy z informacji. Ty miałeś włączony dyktafon? Miałeś włączony dyktafon? To były żarty. To już akurat nie, wyłączyłem. Się. To już akurat zatrzymaj wyłączyłem. Się zatrzymaj się na chwilę. Nie gadam z bandziorami, przestępcami i osobami, które mnie straszą. Swoimi kolegami. Zatrzymaj się, pogadamy. Nie będziemy o niczym gadać, wypad. No dawaj pogadamy, no halo. Już gadaliśmy, no nie mamy o czym, gościu. Tak? No dobrze, to pogadasz z moimi kolegami. Zobaczysz jak tutaj będzie straszyć w nocy. No to zobaczysz jak pogadasz z moimi kolegami, pajacu. Tak? Zobaczysz jak porozmawiasz sobie, jak będzie straszyć, to wtedy. Zatrzymaj. Będziesz brał żonę i będziesz uciekał. A, tylko nie zapomnij żony do mnie przywieźć, jak już będziesz uciekał. Chyba nie słyszał widzowie pola gdzieś. Wszystko jest nagrane, mordy, spokojnie, nic się nie dzieje. Zniszczymy go i mam nadzieję, że to szybko. Haha! Tak się żyje, tak się lata. No, trochę widzowie takie ryzykowne jest to wszystko. Ale od nas, nie wiem, koledzy przyjadą, zniszczą nas. Porozmawiają, weź, to są jaja jakieś, to przecież to... Kto teraz w dzisiejszych czasach jeździ po ludziach i ich zastrasza? Przecież to jeden telefon, dzwonisz sobie na policję, robisz czyn obywatelski najwyższej klasy, czyli zostajesz konfidentem. I jest pięknie, i żyjesz sobie dalej bez żadnych konsekwencji, bez niczego. To jest takie, widzowie, proste, ale on tego nie rozumie, on chyba żyje dalej w latach. O kurde, halo? Muszę sobie na tym odebrać. Co tam? Ty, znalazłem portfel już. Jak? Gdzie był?
Był, no kurde, tam w takim miejscu, co psiewik napełniałem, wypadł mi z kieszeni. Ale przejechałeś go, czy nie? Nie, wszystko... Niezniszczony? Oj, to tyle, znaczy, dobrze. Tylko tyle, znaczy, no, przejechałem po nim, ale tylko tyle, że wiesz, że piachu nawalony. To sobie ale tam wszystko wyczyścisz, mam. Wszystko to i dowody, ja i wszystko, i karty można pod wodą sobie przemyć. Pewnie, na spokojnie. To żaden problem. No ty co, gdzie? No tutaj robię tym agregatem, trochę schodzi, ale wiesz co, zrobię sobie to pole do końca. Ty jak zasiejesz tamto, i będzie zaraz wieczór i trzeba będzie lecieć robić naszą akcję, bo powiem ci, że przyszedł gamoń na pole. Ten? Przyszedł? No. I czego chciał? Powiedział coś tam, wie, że ten urząd skarbowy, co tam nasłaliśmy, to babkę, to ona faktycznie tam pojechała później. Jednak te komplementy zadziałały. Sprawdzili go. U niego. Tak, sprawdzili go, wyszły, tak jak on to powiedział, jakieś nieścisłości. Nie wiem, co tam wyszło, czy jakieś kary musi mieć do teraz do zapłacenia, czy co, ale w każdym bądź razie boi się. I powiedział, że będziemy rozmawiać z jego kolegami. No to ciekawy jestem. Co, jakiś koledzy mają przyjechać, tak? Jego? Niby tak. No to zobaczymy. Sprawdzimy to. On powiedział, że w dupie ma te petycje. Jego petycje nie interesują, bo ten klub i tak będzie otwarty. Jeszcze czai, że on mi powiedział, że tam można robić w tym klubie kompletnie wszystko, ja to nagrałem. Także jak będziemy mieli jakieś ten dowody czy coś, no to już mamy nagrane. I jeszcze ofertę takiego przekupstwa zaoferował, że my do klubu we dwóch nie możemy wejść, ale jak będziemy 10 tysięcy tygodniowo płacić, to będziemy mogli. Aha. No szantaż, przekupstwa, no, oszustwa. I tak nie będziemy, kurde. No my tam nie będziemy chodzić, to nie, ale chciałem mieć to na kamerze. W sumie, no faktycznie. No, dobra, władował się ładnie. Dobra, no to teraz musimy to wszystko po prostu przesłać do odpowiednich organów. Jeszcze dzisiaj jest ostatnia szansa, widzowie, na to, żeby on sam uciekł, no nie? Bo jak on sobie tu będzie mieszkał, to pół biedy. Ale ciekawe, jakby właśnie, kurde, zamontować jakąś kamerę i zobaczyć i pokazać właśnie na nagraniu na YouTubie, jak gościu ucieka. To przecież on by tam nie miał żadnych klientów. W nawiedzonym domu ktoś by przyjmował klientów. No co ty? To jak, dobra, kamerę to zamontować? Razie, ty jak tam przed w nocy tak. I GoPro jeszcze zamontował na tym dachu jednym? Tylko czekaj, tylko jak to teraz zamontować? Może by on nie widział, no to jakoś po ciemku. Tylko tam trzeba się zakraść jakoś. No jak będzie w chałupie. A to ja mam to zrobić, czy ty? Ja to chyba zamontuję, mamy dwie przecież GoPro. No mamy, no to można, wiesz, zamontować, tylko trzeba je odpalić na czujnik ruchu. Albo to... Jak ja bym to szybko straszył, jak zacznę otwierać te drzwi, tylko trzeba będzie to jakoś powycinać materią, bo... To też wiesz, jak ja, to będzie na GoPro znowu nagrane, jak ja będę przychodził z garażu do garażu i będę otwierał drzwi i straszył go. No? No to będzie problem. No przecież ludzie zobaczą, że to nie są prawdziwe duchy. No tak, kurde, no to ja nie wiem. To ja może... No ale to znowu, najlepiej jakby coś rozpowszechniło wszędzie. No co sądzisz o tym? Ja powiem ci tak. Ja bym zrobił tak, zamontował tam kamerę. Tylko teraz, jak rozkminić to straszenie? To jest łatwo zrobić, wystarczy się przebrać. Tak, na czarno. Zobacz, bo cały czas skrążyły jakieś... jakieś ploty. Ty poczekaj, bo ktoś tu, kurde, do mnie na pole przyszedł. Tak? Poczekaj, no, ktoś tu przyszedł. No, halo, co pan chce? No, co ty tu łazisz? Proszę pana, ale jestem na własnym polu tutaj, no to nie wiem, o co pan chodzi. Jakiś problem ma pan? Mam problem. Ale jaki problem? Do czego problem? Nawet miał pan problem. Co się jeszcze tego pytasz? Ale jestem na własnym polu, więc o co panu chodzi tu? Mi się nie było o to, że tu łazisz. Masz tam jakieś problemy, Karol? No kurde, jakiś chłop mi tu gada, że ja... Coś, że co ja tu robię? Już widzę, że tu za długo prostym nosem oddychałeś. Ty, gościu, ale jak, o co ci chodzi? Od kogo ty jesteś? Zobaczymy. Zobaczysz. Ty, Michał, jakiś gości mnie tu strach. Ale i ten twój koleżka. Ale co, o co panu chodzi? Ale niech pan mi zostawi. O co panu chodzi? Koleżka to... Co, świt? Idź pan mnie stąd i tu raz. Przyjechać tam? Koniec będzie. Nie, spoko. Paszu wąt co bemko stąd. Dobra, poszedł. A co, to jakiś młodszy czy starszy, czy jak to? Ty, nie wiem, to może 30 kilka lat, ale BM-ko taką nówko przyjechali tu. Nowo BM-ko? Jakiś trzech gości jeszcze tam było w tym samochodzie. Ja pierdzielę, żeby tu nie było jakichś problemów, widzowie, zaraz tego wszystkiego. A to gdzie ty jesteś na polu, że oni cię widzieli?
No na polu tutaj, kurde, siałem na tym, na... przy skupie, tu przy agrotechnologii. Aha! No pierdziele, o co tu chodziło? Widzowie, takie rzeczy jakieś dziwne tutaj mają miejsce, naprawdę. Dobra, mordy, ja sobie skończę już to wszystko agregatować, bo tu zostało jeszcze parę przejazdów i widzimy się na nocnej akcji. No chyba, że tutaj się jeszcze coś wydarzy podejrzanego. No i widzowie, ruszamy do akcji. Mam nadzieję, że się powiedzie. Oczywiście bluzy, przebrania, wszystko praktycznie oczywiście na czarno. Musimy to GoPro zamontować i powiem ci tak. Jakoś musimy to zrobić najlepiej na słupku, bo jak podejdziemy pod dom, żeby to nie było za bardzo ryzykowne. No, dlatego... Nie, czy patrz, nie cię, widzisz? Ktoś tam chodzi. Ej, no to kurde, to czekaj, to trzeba to inaczej. O! To trzeba będzie to inaczej zrobić, kurde. Dobra, czekaj, może on gdzieś pójdzie. Jak wejdziemy, jak wejdziemy? Czekaj, on tam polas, to dawaj GoPro położymy tu na płocie. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj na płocie. Dobra, tu przy tym, o. Masz, 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 masz? Dobra, no. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, tam tej strony. Z tej strony teraz. Tylko trzeba patrzeć, czy on już polas tamto, żeby on zaraz nie zaskoczył gdzieś. I powoli, wiesz, żeby... I gdzie, w który, jakby w którym, gdzieś może o tu na tym płocie byśmy łapać tu postawili... drugie? O tu gdzieś, żeby na rogu? Było na to. Dobra. Na rogu. Uważaj, tam poszedł, dobra. Niech se pójdzie, siądzie, po co on łazi w nocy po gospodarstwie ten typ? Nie wiem, kurde. Zaraz się zacznie, zaraz się zacznie. Dobra, ale jakoś, może jakoś trzeba wejść. Wbili do stodoły, co? To na pewno. Poczekaj, trzeba go obserwować, gdzie on jest. Tego tam nie widzę. Obserwuj, ja idę do stodoły od razu. Tymi małymi drzwiami. Uważaj, uważaj. Ty idź do garażu jakiegoś, idź do jakiegoś garażu. On może do chałupy, on może do chałupy. Ta? No. Będzie widział? Dobra, ja zaczynam otwierać drzwi. Już teraz masz GoPro włączone? Weź włącz zapki. Jest włączone. Dobra. Ale głośno chodzą. O, już robić dźwięki, czy nie? Dawaj, dawaj. Dobra. Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right. Don't be scared. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you. No, pierdziele, co tu się dzieje? Ty serio, chyba jest cmentarz, tu serio straszy. O nie. Słyszysz? No? Spierdzielił. Uciekł! Jak ty to żeś włączył? Ty, miałem pozygiwany głośnik, wziąłem coś ze sobą. Ja pierdziele, dobrze było, słuchaj, to z YouTube'a poszło, no nie? No, dobrze było? No! Ja nie wiedziałem, że ty masz taki pomysł na to. No, ale zajebisty, co? Spierdzielił, jeszcze drzwi się otwierały, tutaj takie straszne te... Ty, dobrze, tu jakiś inny dźwięk się nie włączył, jak ty to zacząłeś, bo to chyba by wyśmiał nas i by... I to jest kurde ten! Ja pierdziele, widzowie! On już tutaj nagrane się tak obsrał przez... No to... Nie, to jest za mocne, widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. No, jest cudownie, jest naprawdę cudownie. Na razie. Zajebiście, nara!